Przed nad horyzontem. Ponad ledwo widocznym lasem. To fragment 9 dyktanda Złap byki za rogi. Zaczęło się niepozornie, ale z każdym zdaniem było coraz trudniej. Jakiś chrapliwie chrzęszczący kurkot. Dodatkowym problemem dla sprawdzających swoją ortografię okazało się dość szybkie tempo dyktanda. Osoba, która czytała to dyktando dla nas, czytała je zbyt szybko i nie tak jak powinna, bo tak jak wychodzi z zasad, powinno być, że pierwsze zdanie jest czytane szybko dla zaznajomienia się z nim, a później jest wolno. Słabo i tak poszło, także no, większego żalu nie będę miała. CH, charkot, hurkot, też CH. I otwarte. A potem jakie były słowa? Historyczne. Samocha. Półdźwięk, te sprawy, albo pisanie S lub Z przy zczerniałym, zharmonizowanym. I tak, no mniej więcej tyle. To jak tam piszemy? S czy Z? Zobaczymy. Byków nie brakowało. Rekordzista popełnił ich aż 59, a komisja potrzebowała dodatkowego czasu na sprawdzenie prac. Międzyplanetarny tekst dyktanda opracował profesor filologii polskiej Marian Bugajski. To był dość skomplikowany tekst, w którym została sprawdzona zarówno umiejętność logicznego myślenia, co czasami w ortografii jest ważne, ale przede wszystkim znajomość zasad. Marek Szopa, niejednokrotny mistrz ortografii, nie ustrzegł się błędów i tradycyjnie podważał zaznaczone na czerwono byki. Quasi gwiazda to też jest dyskusyjne mocno. Dwa błędy nie przeszkodziły mu jednak wygrać. To była najbardziej poprawna praca ze wszystkich. Dyktando było ułożone na poziomie średnio trudnym, bo nie ukrywam, że były takie pułapki, na które można było się nabrać i sam w jedną albo w dwie wpadłem, co nie znaczy, że się z nimi zgadzam, bo nie wszystkie zapisy były dla mnie jednoznaczne. Po raz pierwszy organizatorzy dyktanda przyznali nagrody w trzech kategoriach. Wyróżnienia poza kategorią Open otrzymali najlepsi licealiści i studenci. Ostatnio bardzo mało powtarzałem, ale generalnie no, zajmuję się ortografią. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Mistrzom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dyktanda życzymy powodzenia w przyszłym roku. Z pewnością poprawa będzie widoczna, bo w końcu człowiek na błędach uczy się najlepiej. Czekaj, raz, dwa, trzy...